Cześć, dzisiaj będę mówić o Olsztynku, a raczej o pewnej nieistniejącej budowli pod Olsztynkiem, którą miałam okazję odwiedzić, a raczej to miejsce. To wygląda z daleka jak zwykłe grodzisko, taki obwarzanek z dziurą w środku, tego się w ogóle nie wyczuwa w terenie. Kiedyś było tutaj mauzoleum Hindenburga, ale już go nie ma. Zostało zniszczone. Kiedyś to było bardzo ważne miejsce dla nazistów i tak dalej. Tu już zostało takie jakby okop. Kiedyś tego było więcej, no teraz to jest sam nasyp ziemny. Może postawili to na miejscu jakiegoś starego grodziska, no kto wie, ale ja się jakby nie będę w szczegóły wciskać, bo na ten temat niewiele jest wiadomo, co tam było dokładnie przedtem. W każdym razie oni lubili w takich świętych miejscach dawnych wrzucać takie budowle. No, tam było mauzoleum pewnego pana, który nazywał się Paul von Hindenburg. On stworzył akwarelistę, tak, tak. On mu zawdzięczał wszystko, on doprowadził do jego wyboru i do wygrania, tak, w wyborach, w związku z czym z wdzięczności wystawiono mu właśnie ten pomnik, tak? Bo mauzoleum było tak naprawdę bardzo, bardzo dużym pomnikiem. On się w ogóle urodził w Poznaniu. Znowu będzie na Polskę, no wiadomo. Oczywiście miał pochodzenie szlacheckie, jak to bywa u socjalistów. Ale na początku wcale nie był socjalistą i tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak to się stało, że socjalistów stworzyli monarchiści, no ale to już tak bywa. Kiedyś to było trochę inaczej. Budynek był zaprojektowany jako miejsce cyklicznego powrotu i rzeczywiście bardzo długo tutaj po zbudowaniu ludzie wracali i były co roku obchody. Także myślę, że osoby, które tam mieszkają, mogłyby ciekawe rzeczy poopowiadać. Jest dużo zdjęć, to jest wejście główne, tak? Tutaj widać z góry taki obwarzanek, ten wielki, tak? I sam budynek po środku, czyli widzicie, że tam, gdzie jest dziura, to był budynek. Czyli to nie było duże, to było góra, jedno, dwa może piętra, tak? Sięgające drugiego piętra normalnego budynku. No, z zewnątrz to robiło wrażenie, pod warunkiem, że nie widać było skali ludzkiej. Tam w ogóle było mało drzew, zobaczcie, że tylko przy ulicy i poza tym nic więcej. To też jest zastanawiające, dlaczego na tych terenach praktycznie nie było zieleni, tylko trawa i trawa i właściwie wyciosana do małych kępek. Tak jakby nie bardzo chciało coś tam rosnąć. Albo to dokładnie koszono, kto to kosił, kiedy, może wypasano po prostu kozy. No, takie to było dziwne. Bo trochę drzew jednak rosło, tylko widzicie, wszystkie młodziutkie. To jest strona hobbystyczna założona przez ludzi, którzy się interesują tematem i chcą ocalić to miejsce od zapomnienia, to chyba im zawdzięczamy. O, tam miał być w ogóle, to miało być bardziej rozbudowane, ale wojna się skończyła i nie było tego stadionu. To jest druga strona, gdzie jest więcej zdjęć. Jakieś trupie czachy, tak, no Wielka Rzesza świętowała tutaj swoje zwycięstwa, do czasu oczywiście, aż im się odbiło w drugą stronę. Ale wojny tak to już mają. Tam nie ma wygranych, tam są sami przegrani zawsze. No, dużo ludzi tu przyjeżdżało. Teraz się oczywiście nikt nie przyznaje z rodów, bo tutaj nic nie ma. No, takie ponure dosyć to było miejsce. Ale generalnie Rzesza lubiła takie cmentarze, lubiła takie pomniki i to był ich styl. Tutaj jest lew. Ten lew się zachował, tylko teraz jest w centrum miasta, tam sobie stoi. Tutaj były jakieś wejścia. No, bardzo to takie toporne, takie socrealistyczne właściwie, tak? Bo socrealizm się w gruncie rzeczy zaczął przed wojną i nie dotyczył tylko ZSRR. Tutaj mamy wyburzone, tutaj, no Rosjanie to wyburzyli i zniszczyli. Bardzo długo były gruzy, jeszcze w latach 60. Tego już chyba nie ma też, wydaje mi się. No i były takie puste pola. Teraz jest to mocniej porośnięte. Częściowo jest zaorane, częściowo sobie o takie leżą w krzakach cegły. Teraz jest dużo więcej drzew w okolicy. Także to systematycznie zarasta krzakami.
No, tu widać były trumny. Ciało tego człowieka zabrano. Także to nie jest tak, że jego zwłoki zbezczeszczono czy coś takiego. O, tu jest budowa. Tu już jest tuż po zbudowaniu, a tu jest wnętrze. Bardzo mało jest wnętrz. A tu jest, tu był chyba jeszcze grób nieznanego żołnierza czy coś w tym rodzaju. Pewna symbolika wojskowa jest niezmienna, niezależnie od tego, czy to są wojska jakieś tam, nie wiem, nazistowskie czy nie nazistowskie. One się posługują dokładnie tymi samymi symbolami, no właśnie czczą bohaterów wojennych. Tutaj gdzieś były filmy z tego, ale bardzo słabe. No ale są, to tam wam wszystko podlinkują. No, warto też googlać po angielsku albo po niemiecku, bo u nas tego aż tak dużo nie ma. Nie będę za bardzo puszczać filmów, bo zaraz mi zbanują za prawa autorskie, ale no to widzicie. Taka typowa propagandówka. Chodziło o to, żeby pokazać, że ludzie tutaj wszyscy czczą wielkiego wodza. No, wzięli statystów i kazali im odprawić cyrk, tak? Czyli w sumie niczym się to nie różni od dzisiejszych czasów, tylko władze są inne. Ale jakby według tego samego schematu postępują, czyli jest jakiś wielki grób, jest jakieś wielkie mauzoleum i tam się obchodzi święto ważnej osobistości. Makietę robiono tego pomnika, jakieś modele 3D. No, część ludzi się tym rzeczywiście interesuje i stara ocalić zapomnienia. No, chociaż oczywiście są głosy, że najlepiej to wszystko zaorać, zniszczyć, żeby nie było śladu. No, ja mam takie wrażenie, że historię trzeba znać, tak. Chociaż nie zawsze jest miła, to przynajmniej te jakieś lokalną, tak, lokalną historię warto znać, bo to się lubi powtarzać. No tutaj właśnie po wyburzeniu. Całkiem długo, jeszcze do lat 60. tam było niezłe gruzowisko. Teraz już tam za bardzo nic nie ma. Czy pojedyncze kamienie, tak, no sporo było tego. Ja tam wam jeszcze puszczę filmy, które nagrałam z tego miejsca. No ale tam są tylko krzaki tak naprawdę, więc nawet specjalnie nie nagrywałam dużo, bo byłam o złej porze, byłam latem, no wakacje, rozumiecie. A myślę, że jesienią byłoby lepiej. Może by było lepiej widać teren. No tutaj ludzie byli zaangażowani w promocję tego, ale jakoś ucichło. To znaczy w okolicach 2014 roku przede wszystkim dużo się na ten temat pisało, a potem cichosza. Nie interesuj się człowieku. Może to ma jakiś związek z tym, co tam jest pod ziemią, bo może coś jest pod ziemią. Tego nie wiem, nic nie znalazłam na ten temat. Wydaje mi się jednak, że temat jest pilnowany. Że jest pilnowany przez kogoś, kto pilnuje, żeby się właśnie za dużo ludzi nie interesowali. Jak tylko wyszedł ten temat, to zaraz potem został zamieciony pod dywan. No i tyle. Także dziękuję za uwagę. Ta alejka prowadzi do bardzo ciekawego miejsca, którego już nie ma. Resztki czegoś.